znów wybrałem się do lasu. Mało ci nie nazbierałeś się wystarczająco. No, lubię ci polecić. Tylko co ja? Dzisiaj będzie chyba... Ale piękny dzień. Koźlak albo stojak. Wiecznie mi się mylą. A to mam drugi. Proszę. A zobaczcie, tu jest jeszcze jedna. Mam wrażenie, że tam pod drzewem jest jeszcze jeden. Pójdziemy go, sprawdzimy. A nie, to kania, taka malutka. Ale wygląda niezła. Zawsze na patelni, wolałbym młodziutko. Wybrałem się do lasu. Moje, że tak powiem, miejsce, które dostałem. Moje miejsce. Właśnie to nie jest moje miejsce, ale dostałem tą miejscówkę od taty kolegi. Powiedział nam, że to jest prawdziwkowe Eldorado. No i faktycznie jest to prawdziwkowe Eldorado. Dążyłem tylko do lasu wejść, znalazłem kilka fajnych grzybów, między innymi chyba stojaki albo koźlarze, no i te prawdziwki piaskowe, no i co, znowu chodzę po tych rowach przy drodze, gdzie to jest takie mieszane środowisko drzew, sosna, dąb, brzoza, tak, i jakieś inne drzewa, tak jak mniej więcej widać za mną. Co jeszcze? Jak znaleźć takiego prawdziwka piaskowca? No, bardzo prosto, trzeba po prostu wejść w rów jakiś, gdzie rosną dęby, brzozy i sosny i dobrze się rozejrzeć. A czasem nawet nie trzeba dużo się rozglądać, bo one jak urosną, to wychodzą za tych liści, za tych piasków i generalnie bardzo dobrze je widać. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj znajduje się piaskowiec. Dlaczego piaskowy? Bo siedzi w takich piachach. Nie jest go dużo. Jedynie co, są takie czarne rybaczki go obsiadują, ale wystarczy je zmuchnąć. Już jest ok. Do koszyczka. Ja wam teraz pokażę mniej więcej przed kopaluchem. Jeden jest tam i tam jest jeszcze gromadka.
i może tam coś być, bo tam coś widać. Także idę to obczaić. Nawet jeden tu będzie, żeby na niego nie więcej. Ten przeżarty mocno. Nic z niego nie będzie. Obok siebie genialne. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, może to. No i tak jak widać, w jednym miejscu. Tak. 6 i tamten 7. No i ten mały, co był taki 8. 8. No. To już ładny zbiór. O, znalazłem znowu. Zobaczcie, jak ładnie się to zrobiło. Jest sobie właśnie taką drogą wzdłuż rogu, którą rosną brzuski na przemian z dębami i sosnami. No i patrzcie, widzicie tam? Pewnie jeszcze nie. Tu ktoś was wprowadza. Postawię wiadereczko. Tu, w tych jeżynach, rośnie sobie mój prawdziwy festiwal, żeby to nie uszkodzić. No, będzie ciężko. Żeby to stąd wyciągnąć? Nie. Może tylko, że jakoś to mogę dostać. O, jest. Elegancko wyszedł. Leciutko sobie wyszedł. Piękny. No i niedaleko tego miejsca, gdzie znalazłem tego prawdziwka piaskowego, ładnego.
przez to. A tam jest, dokładnie, a tam jest drugi. Mamy na jeżynki. Specyficzne. Las ewidentnie mówi mi, że mnie za bardzo lubi i żebym dał już święty spokój tym grzybom. Nic tam nie będzie, jest stało robocze. Stary już. Za długo na mnie czekał. Na wiadereczku już tyle grzybków. Wiecie, czego mi brakowało do mojej kolekcji dzisiaj?
lasu nie wyszedłem. Jadę sobie cały czas rowerkiem wzdłuż takiej piaskowej drogi, tak jak widzicie za mną. W jedną stronę i w drugą i zbieram te grzyby, których nikt tak naprawdę nie widzi. Jak to mówią, pod latarnią zawsze najciemniej, więc no zobaczcie sami. Pełne wiaderko. I kanie, i podgrzybki, i stojaki, i koźlaki, i prawdziwki piaskowe. I proszę bardzo, i mam coś. Chłop żarty. Ale zdrowy. Także tak, ja z lasu uciekam. Rzeczy nawet do niego nie wszedłem, ale i tak już wyjeżdżam z tej miejscówki. Moje Eldorado prawdziwkowe na dzisiaj się kończy. Niestety muszę uciekać z lasu, bo już mam pełne wiaderko. Wziąłem co prawda dwie reklamówki, ale nie będę do nich zbierał, no bo szkoda mi tych grzybów, żeby się tam zapociły. Poza tym już jest zachód słońca. Komary już mi dają się we znaki. Mój spray przestał działać, więc czas najwyższy się stąd zbierać. Jutro może tu jeszcze wrócę na rundę trzecią, także zapraszam na następne wideo, a być może znajdę coś ciekawego, co Was zainteresuje. Strzałeczka, cześć!